Witam Was w kolejnym odcinku z kartynek. Już widzicie, co o prawym górnym rogu. Coś się nie zgadza. Co to za samochód? Co tam? Teraz nagle, dzisiaj jakąś, 20 minut temu wyszła ta aktualizacja. Aktualizacja do beta testów. To nie jest w grze jeszcze normalnie. To jest w becie. Jest jeszcze pick-up, ale to tu mam, zaraz pokażę. Ale pierwszy musimy go złożyć. Pójdziemy w klasykę. Tylko nie wiem, jaki silnik tu dać. Tysiącka nie, raczej nie będziemy robić. Tylko żeś nie wiem, jak się układa blok. Nie wiem, jak się wkłada blok do ten. Uprzejmie, czekajcie. Zamontuję ten blok. O, czyli się montuje tak. Dobra. Oryginalnie nie będziemy robić jakichś super części malowanych czy coś. Po prostu, żeby był złożony. A chciałem go rozłożyć, żeby sprawdzić, jakie mniej więcej są możliwości tego. Ja chcę zwykłą. Właśnie, zobaczymy, ile zwykły silnik na koni. Tak, kurde, zawsze tuninguję te silniki. I nigdy nie wiem, ile na moim koni. Chłodzenie. No, zwykła chłodnica. Już mam pomysł na projekty związane z tym samochodem, bo patrzyłem sobie na części tuningowe typu karoseria i powiem wam, jest co robić. Już mam więcej 3 projekty. Musimy poczekać, aż poprawki wejdą, bo nie wszystko jeszcze jest tu do końca zrobione. Jest tu jeszcze pick-up, jak wam mówiłem, tylko on jest zbugowany na razie. Więc nie ma sensu go pokazywać. W ogóle 400 MB ma ta aktualizacja i się dziwię, że on to zmieścił. Bo tu jest grafika poprawiona i dwa samochody i części. No, no teraz sobie zobaczymy, czy tor jeszcze jakiś nie jest. Bo napędowy. Jaką skrzynię dajemy? Tą chyba taką zwykłą. Tylko nie wiem, jaki tam wchodził. To jest MacPherson, tu multilink wchodził z tyłu. Synchro, albo synchro wchodziło. Chyba synchro wchodziło. Wydech. Czyli tu i te sprawy. Tu i te sprawy. Myślę, że postawimy na to. Końcówka jakaś zwykła. Mówię, to nie ma być jakiś ultra, kurde, samochód, nie wiadomo jaki. Takie to jeszcze zrobimy. No to przyjdzie czas. Filtr oleju mogę zamontować? Chyba mogę. Wspomaganie, cyk. Cyk, napinacz, zawieszenie. Co tam wchodziło? To. A z tyłu wchodziła belka. Na oryginale lecimy. Lecimy dół.
Z tyłu to tylko wchodzi. Tak, z tyłu tylko wchodzą amortyzatory. Kompletne i do tego wchodzi jakieś zwykłe, dajmy te. A z tyłu wchodzą to takie małe. Czy wystarczająco, no ale. Nie wiem, dajmy te białe. Tarcze hamulcowe zwykłe 4. Zaciski też zwykłe 4. Felgi już wybrałem, bo nie da się jakiś super felg. To 15, takie 15. Zwykłe 15 w oryginalnym kolorze. Opony. Daj mi jakąś taką. Dalej. Elementy karoserii. I tutaj. No dał nam do popisu. Patrzcie jakie maski. Tutaj V8 najlepiej jakby weszła. Przednie tyle zderzaki mamy tu takie już nowe maluchy. Duże fiaty. Takie nowe już, takie zwykłe zderzaki, takie tam MR87, takie sprawy. Ja się nie znam. Tutaj mam takie stare, porządne. 68, takie sprawy. Taki offroadowiec. A ja postawię na te zwykłe, takie stare. Grill też robimy stary. Drzwi, lusterka i tutaj też mamy. Nowy, stary, plastikowe i chromowane. Jak mi się wydaje, że to tak było. Nie wiem. Progi i błotniki też to samo. Ale tu, patrzcie. Tu się prosi, żeby jakąś terenówkę odwalić. Chwila. To czemu ona się różni? Dobra, wiem. Wejdźmy na kierunkowskaz. To jest stary. Stary ma takie wcięcie, tam wchodzi stary kierunkowskaz. Nie wiem, taki płaski. Tylko ta. I w ogóle patrzcie na to. Jeszcze jeden. Oj, no to się będzie działo teraz. Oświetlenia. Tutaj mamy mały wybór, mały, ale treściwy. Tutaj też rajdówkę. Kiedyś się zrobi. Światło. Szyby. Szyby mamy coś specjalnego. Aha, mamy chrom zwykły. Oczywiście, że chrom. Lokatki spoiler nie potrzebujemy. Wnętrze. Możemy wybrać, ja wybieram takie. Mi najbardziej przypadło. Dalej. Coś tu się. Albo to są. Aha, to jest taki fiatowski, poznaję po tej. Tu wchodzi radio. To jest taka kratka. I tu będzie. Albo tu będzie taki pasek postępu, albo już tylko taki polonezowski. Widzicie taki. Na celowni. Teraz który bierzemy? Który będzie tu najbardziej pasować? Mi się wydaje, że taki. Elegans już. To nie kierownica. O kurde, mamy do FS Bandita. Fotele i kanapy. Oczywiście.
tu mamy pick-upa, dwie zwykłą. Audio nie potrzebujemy, dobra. Składam i się widzimy. No, tam to się prezentuje. Skąd budowa i malowanie, to jest obłędnie. A żeby się przejechać. Przecież... Teraz tak. Swobodna jazda. Widzę, że... Tego nigdy nie jechałem w sumie. No to trzeba nie sprawdzić. A to jest industria. To jest skup. Zobaczyłbym jego system zniszczeń w sumie. O, tu załóżmy. O, no. Oj. O kurde. Jedna mapa. Ha. Dobra, czuwała w ścianę. Okej. Ej, nie ma tragedii. Niech ma betę. No to tyle, trzymajcie się, cześć.